czasie tych sesji my staramy się odtworzyć to, co zawdzięczamy kolejnym laureatom, odtworzyć ich największe osiągnięcia i zrozumieć, co wnoszą do nauki, do współczesnej medycyny i fizjologii i w jaki sposób ubogacają naszą wiedzę i praktykę kliniczną w dziedzinie medycyny. Myślę, że tutaj warto zacytować to, co znajduje się na medalu wręczanym laureatom Nagrody Nobla. To jest fragment, cytat z Eneidy we Wergiliusza, który głosi: Inventas vitam juvat ex coluisse per artes. Cieszy, że życie zostało ulepszone dzięki wynalezionym umiejętnościom. I te osiągnięcia zawsze w czasie każdej sesji noblowskiej Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pragnie odświeżyć. Dużym zaskoczeniem była tegoroczna Nagroda Nobla, bo w zasadzie poświęcona jest ona odkryciom, które są znane już od bardzo dawna, są one bardzo istotne dla nauki, ale to nie są jakieś przełomowe nowości z ostatnich lat. Że jesteśmy bardzo blisko tego Nobla, bo nasi naukowcy uprawiają naprawdę bardzo dobrą naukę na wysokim poziomie, zwłaszcza jeżeli chodzi o nauki medyczne. W związku z tym możemy mieć chyba nadzieję, że w końcu uda nam się przełamać tę złą passę i tę długą przerwę, kilkudziesięcioletnią przerwę od czasu, kiedy nagrodę otrzymała Maria Skłodowska-Curie. Tak naprawdę mechanizmy, które zostały odkryte, leżą u podstaw rozwoju nowotworów w dużej mierze, dlatego że nowotwór bardzo potrzebuje tlenu. Komórki nowotworowe bardzo intensywnie się rozwijają i potrzebują tlenu. I kiedy pochłaniają ten tlen, poziom tlenu spada, więc one muszą się szybko przestawić na warunki beztlenowe. I teraz szukając jakby leków, szukamy leków, które będą hamowały te mechanizmy odpowiedzialne za przystosowanie się do tych warunków niskotlenowych. Na chwilę obecną takim jednym konkretnym osiągnięciem medycznym wynikającym z odkryć jest wprowadzenie leków stosowanych w niedokrwistości, a więc w chorobie, w której dochodzi do spadku stężenia hemoglobiny i utrudnienia przenoszenia tlenu z płuc do tkanek. Tak więc taki lek, który właśnie celuje w HIV, w ten mechanizm, na chwilę obecną dotyczy tylko niedokrwistości. Komplikowaność i złożoność procesów, które kontroluje czynnik HIF-alfa, jest tak olbrzymia, że bardzo ciężko skonstruować jeden inhibitor i jeden lek skutecznie działający na wszystkie nowotwory. Obecne terapie skupiają się na pojedynczych lekach i są skuteczne na przykład w leczeniu nowotworów hematologicznych, ale w przypadku innych nowotworów już nie mają zastosowania. Uważam, że jeżeli uda nam się przebić przez tę nieosiągalną jak do tej pory od wielu lat granicę i uzyskać Nagrodę Nobla, to właśnie będzie to związane z immunologią, z immunoterapią i to pewnie immunoterapią nowotworów, gdzie mamy rzeczywiście bardzo daleko zaawansowane prace. Także naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzą bardzo poważne badania na ten temat. Jak wiemy zresztą, tlen niezbędny do życia, ale też w określonych sytuacjach może być zabójcą. Jeżeli jest on zabójcą dla tych nieprawidłowych, groźnych komórek nowotworowych, no to bardzo dobrze, niech tak tę rolę wypełnia.